ta cała branża się rozwija i też wiemy, że bardzo zróżnicowane są oczekiwania nauczycieli wobec podręczników, e-podręczników, podręczników multimedialnych. Różne są możliwości. Gdzieś tutaj jest sieć szybsza, mówiliśmy o tym, że to musi działać online, offline. Na pewno nie uda nam się dogodzić każdemu, ale będziemy próbować robić to jak najlepiej w miarę swoich możliwości. I też, co będę podkreślał, ten projekt jest otwarty, zarówno w sensie treści, jak i w sensie technologii. Czyli ta technologia może być dalej rozwijana. Warstwa prezentacji tego, co Państwo widzą, jest całkowicie oddzielona od warstwy treści, czyli tego, co jest wewnątrz. Ja myślę, że nauczanie matematyki tak bardzo się nie zmieni treść matematyki przez najbliższe kilkanaście lat, tak jak nie zmieniło się przez ostatnie kilkaset. Natomiast zmieni się to, w jaki sposób będziemy o niej opowiadać, w jaki sposób będziemy się jej uczyć. Mówiliśmy trochę o odwróconej klasie, o tym, że to uczeń powinien być w centrum. Ja jeżdżę już dobrych parę lat, chyba już paręnaście teraz, na konferencje różne metodyczne, prowadząc warsztaty, wykłady i jakby ciągle słyszę, jak inni mówią o tym, że to uczeń ma być w centrum, że mają być inteligencje wielorakie, że mamy korzystać z wielosensoryczności uczniów, że uczeń ma być w centrum. Ja osobiście wierzę, że właśnie nowe technologie mogą dać szansę nauczycielowi łatwiej pracować z uczniem jeden do jednego. Mogą. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy nauczyciel będzie mógł z tego skorzystać. I dlatego wierzę, że mądre wykorzystanie nowych technologii może pomóc nauczycielowi przynajmniej na przykład zautomatyzować pewną wiedzę na temat tego, jaki uczeń robi postępy. Pewnie są Państwo ciekawi, co będzie dalej w projekcie podręczniki. I dlatego chciałem pokazać, co będzie się działo dalej w projekcie. Wspomniałem też o tym, że projekt jest otwarty. Tu już mamy pierwsze przykłady tego, jak implementowane są e-podręczniki na platformach, których korzystają szkoły. Tu Państwo mają przykład implementacji w e-dzienniku. Naszym dążeniem jest to, żeby być na tyle otwartym, nie tylko na to, żeby można było to kontynuować w nowych projektach, a w 2014, przypominam, wchodzą projekty Polska Cyfrowa oraz Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, tak zwany POWER, więc jakby będą kontynuacje środków i środki na kontynuację cyfrowej szkoły, ale także, żeby rynek, żeby biznes mógł to rozwijać, żeby na przykład elementem e-dzienników, których są, mogą być oferowane bezpłatnie albo w jakiejś tam wersji, nie wiem, 20 zł za rok, żeby to, co my dostarczamy bezpłatnie, te platformy czy te dzienniki mogły wykorzystać, żeby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać. My jakby nie zamykamy się na współpracę z tymi narzędziami, z których wszyscy i tak korzystamy, niezależnie czy są one bezpłatne, czy nie. Zapewne Państwo znają taki obrazek, który w zeszłym roku cały czas prezentowaliśmy, jaki będzie harmonogram wdrażania podręczników. To chciałem Państwu pokazać, jaka jest jego nowa wersja. Bo jest. Czyli co się będzie działo? Jesteśmy już po wrześniu 2013, kiedy została zaprezentowana platforma technologiczna i te pierwsze przykładowe treści z matematyki. To nasze spotkanie jest jakby kontynuacją tego otwarcia, że zaczynamy pracę i tak jak Tomek z PCSS-u mówił, ta wersja platformy 1.0.4 jest już wersją z uwzględnieniem niektórych uwag, które pojawiły się po premierze. W marcu 2014 będziemy prezentować w Kielcach wraz z grupą edukacyjną SA podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej, czyli dla klas 1-3. Między kwietniem a czerwcem 2014 będzie pokazanych dużo podręczników, między innymi informatyka, tu mam język polski, historia, społeczeństwo, historia, przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka. Będzie to taka prezentacja, jak tutaj widzieliśmy przy okazji matematyki, czyli pokażemy, jaka będzie koncepcja tego podręcznika i jak to będzie, jak kilka przykładowych rozdziałów na kilka etapów nauczania. We wrześniu 2014 mamy takie marzenie strategiczne, że będzie cały podręcznik do jednej klasy, najprawdopodobniej do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, czyli już taki, z którego funkcjonalnie będzie mógł nauczyciel korzystać. Oczywiście on nie będzie jeszcze dopuszczony przez ministerstwo, bo zresztą nie ma znaczenia, jeżeli nie zdążymy tego do maja zrobić, to no ale będzie można w pełni funkcjonalnie z niego skorzystać jako uzupełnienie do podręcznika papierowego. Między październikiem a grudniem 2014 pokażemy te tak zwane przedmioty małe, jak my to nazywamy, które mają mały zakres godzinowy, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie i zajęcia komputerowe. I w czerwcu 2015 projekt
ukończy się, czy wtedy zostaną udostępnione wszystkie e-podręczniki do 14 przedmiotów. Ten harmonogram jest także dostępny na podstronie ORE, na naszym Facebooku. Też dodam, że do tego projektu oprócz e-podręczników przygotowywane są materiały dodatkowe. To będą różne multimedia, na przykład mogą być to, nie wiem, lektury nagrane w audiobooku, jakieś dodatkowe filmy, elementy interaktywne. Dodatkowo do tych e-podręczników będzie przygotowanych 2500 takich dodatkowych, różnych ciekawych multimedialnych ćwiczeń.